Mateusz Głuch dla portalu Fight Sport. Mateusz, świetny występ w Lublinie po długiej przerwie, tak jak tutaj słyszeliśmy. Zresztą obserwowałem, komentowałem twój występ. Walczyłeś zresztą przeciw chłopakowi, który mnie uczy jiu-jitsu, więc doceniam to, że udało ci się go pokonać. Świetny występ. Jak w tej chwili w ogóle jesteś przygotowany? Ta przerwa i to zwycięstwo natchnęło cię na tyle, że chcesz od razu iść za ciosem i kolejne walki? To znaczy tak, no czuję się dobrze, przygotowany jestem równie dobrze jak do poprzedniego pojedynku. Nawet nie powiem, bo chyba nawet lepiej, bo to jestem teraz już od roku w takim ciągłym, regularnym treningu. No myślę, że no, też się cieszę, że dałem radę pokonać Przemysła Wodkowskiego, tak jak wcześniej wspomniałeś, kolegę, który uczył cię jiu-jitsu, naprawdę słowa uznania dla Przemka, bo dobrym parterowcem jest. No co, udało się w Lublinie po długiej przerwie. Mam nadzieję, że uda się też również przed swoją publicznością w Radomiu. Zmieniło się to MMA od tego momentu, kiedy ostatni raz walczyłeś. O ile się nie mylę, to chyba był Tomek Kondraciuk. Ale trochę lat minęło i to było jednak mimo wszystko ciut inne chyba MMA, co? Tak, 6 lat minęło od walki z Tomaszem Kondraciukiem. Dużo się zmieniło MMA, naprawdę dużo się zmieniło. Dużo młodych zawodników naprawdę teraz jest na bardzo wysokim poziomie. A ty chyba też stary nie jesteś, co? Może i nie, ale wcześniej nie było tego naprawdę, jak widać u tych młodych, jak to się mówi, wilków. Na dzień dzisiejszy, obserwując kilku młodych zawodników, myślę, że będą się pili na sam szczyt UFC KSW, to jest chyba ich czas. A jak jutro nastawienie przed pojedynkiem? Psychicznie jest dobrze, fizycznie również się czuję dobrze, także bądźmy dobrej myśli. Zawodnik z Ukrainy to jakieś zaskoczenie, bo on chyba w Spartaku się trenuje, o ile się nie mylę, tak? W fabryce Helm, tak, masz rację. Nie, zaskoczeniem nie, nawet powiem szczerze, że chyba bardziej mi leżą zawodnicy spoza naszego kraju. Jak to się mówi, według mnie lepsze jest nastawienie, lepiej się czuję niż w walce z rodakiem. Chociaż wiadomo, no to jest sport, różnie może się walka potoczyć, każdy przeciwnik może być wzięty pod uwagę. Chcę po prostu, żebyśmy dali dobrą walkę. Tyle. Widzę, że jesteś bardzo spokojny, taki opanowany i w zasadzie kiedy ten stres taki przedstartowy? Jutro już? Stres zawsze jest. Nie ukrywam, że nie. Stres zawsze jest, tylko po prostu trzeba sobie dobrze z nim radzić. Ja sobie umiem z nim radzić. Może tego pewnie nie widać. Na pewno coś tam w środku przepływa, jak to się mówi, ale radzimy sobie z tym dobrze, także wszystko na plus. Dzisiaj Dzień Kobiet, więc żona, partnerka czy sympatia uspokoi i będzie wszystko dobrze. Żona uspokoi, ale też córeczka 7-miesięczna, która dzisiaj akurat równe kończy 7 miesięcy i najserdeczniejsze pozdrowienia dla nich. Prezenty już dostały, ale jeszcze raz ogólnie dla wszystkich kobiet wszystkiego najlepszego. Mateusz, dziękuję bardzo i cóż, czekamy na jutrzejsze wydarzenie. Dziękuję.